Czasami w Excelu wygodnie będzie skorzystać z pomocy Worda. Mam dzisiaj bardzo prosty przykład. W części 190 pokazywałem, jak tworzyć hiperłącza z danych tekstowych. Dzisiaj chciałbym pozbyć się funkcji hiperłącze, tak aby w komórce zostało łącze, aby został link, ale funkcja ma zniknąć. Jak to zrobić? Wbrew pozorom nie jest to takie proste i myślę, że bez VBA w Excelu zrobić się tego nie da. Mogę oczywiście spróbować zrobić kopiuj i wklej specjalnie z operacją wartości. To jak najbardziej pozbędzie się formuł, zostało formatowanie, ale te komórki nie są już linkami. Zobacz, nie da się w nie kliknąć, linki spod spodu zniknęły. Więc co można zrobić? Spójrz, skopiuję linki, Ctrl-C, otwieram Worda. W Wordzie robię zwykłą operację wklejenia do nowego pustego dokumentu, czyli Ctrl V. Word obsługuje hiperłącze, obsługuje formatowanie. I teraz po wklejeniu tych danych do Worda, Word zostawił hiperłącze, ale pozbył się formuł. Teraz mogę te dane zaznaczyć, skopiować i wkleić z powrotem do Excela. Wrócę do Excela i na miejsce tych oryginalnych danych zrobię zwykły wklej. Spójrz, pod spodu zniknęły hiperłącza. Jak widzisz, nie ma w tych komórkach funkcji o nazwie hiperłącze, ale linki są i one działają. Po kliknięciu w taki link, on powinien zadziałać. Przetestuję to jeszcze na tej ostatniej kolumnie. Aha, jeszcze jeden fajny trik. Jeżeli chciałbyś zaznaczyć komórkę, która jest hiperłączem i nie przechodzić do tego hiperłącza, to musisz nacisnąć na tej komórce lewy przycisk myszki i przytrzymać go przez chwilę. Wtedy łapka zniknie. Puszczasz lewy przycisk myszki, zaznaczasz komórkę, ale nie przechodzisz do tego hiperłącza. Spróbuję to zrobić dla tej ostatniej kolumny. Ctrl-C, idę do Worda, w Wordzie w dowolnym miejscu klikam Ctrl-V. Teraz zaznaczam te dane z Worda, Ctrl-C, wracam do Excela i w Excelu robię zwykłe Ctrl-V albo prawy przycisk i wklej. W ten sposób mogą pozbyć się funkcji hiperłącze, zostawiając działające linki. Sprawdźmy jeszcze Google. Po kliknięciu odpalana jest strona Google.